organizacja, nazywa się ZZ Braille Reader. Służy osobom niewidomym, aby mogły one czytać różnego rodzaju pliki tekstowe na smartfonie z systemem Windows Phone. Działa to w sposób następujący. Na ekranie widzimy 6 prostokątów, które reprezentują kropki w normalnym alfabecie Braille'a. Prostokąty, które są zapełnione, powodują wibracje przy dotykaniu ich. Prostokąty puste nie. W ten sposób, za pomocą 2 ruchów, możemy odczytać, jaka jest litera akurat na ekranie naszego telefonu. Po odczytaniu jednej litery przechodzimy do następnej. Możemy sobie je przewijać z różnymi prędkościami, zależnie od ilości palców, która jest na ekranie. Możemy zmieniać pliki, które są akurat otwarte. Możemy je otwierać. Możemy również się na żywo synchronizować ze SkyDrive'em, z którego są one pobierane.